przeznaczona w stronę Attili, który tego kula za chwilę będzie w stanie wypłacić. No i same plejty. Naturalnie podzielone z Lamaberem na pół, no ale nadal to jest aż 320 sztuk złota, jeżeli się nie mylę. Może jeszcze więcej. Jest Pyrka z hukiem, ale nie ma celu. I Erdota teraz w drobnych tarapatach, pamiętajmy, dysponuje błyskiem. Nie, już nie! I on będzie martwy. Simibak przypieczętuje tę eliminację na swoje konto. Rodak, Rodak. Szukali więcej opcji, a oni grają właściwie tylko przy liniach. Ale może to jest właśnie to. Chyba cię wysłuchali, ponieważ Pyrka na dole. I Antonio będzie w tarapatach. Podrzucony, złapany, proszę, Pyrka, traf! Ale jest za to Simibak i zabójstwo trafi do Czajka, więc mamy naprawdę dużym wysiłkiem, ale eliminację dla Pompy przed tym smokiem. Teraz co tego smoka, więc mam wrażenie, że musimy znaleźć gdzieś przewagę na przeciwnej stronie mapy albo jakąś eliminację. I może pod środek będą po nią szli, bo zobacz, że Lamaber jest w kiepskiej pozycji, ale nietrafiony huk od Pyrki, to na pewno nie jest wanderowy Blitzcrank. Ba, teraz Pyrka jest w tarapatach i wydaje mi się, że będzie martwy. Czajek raczej będzie zwiewał. Mm-hmm. Chociaż, czy będzie wykorzystywany błysk? Nie, Shifting Sands na szczęście dostępny dla Czajka. Znowu wejście do lasu. Znowu Giants tutaj ma lepszą wizję i może w jakiś sposób zamknie ich pompas i Mibak wraca do bazy. Ma tutaj w razie czego Erkę. Pyrka łapie Attilę. To jest na pewno dobre rozpoczęcie sytuacji, ale Czajek go nie przerzuci. Brunes gdzieś tam pogonił, ale troszkę przesadził. Maguire, to jest walka na dwóch frontach. Na jednym wygrywa Pompa, na drugim Giants i teraz teamfight trwa dalej. Musimy się tu połączyć. Jesteśmy w lepszej pozycji na pewno niż Giants, bo nie ma tu Attili. I nie rozumiem, czemu Pompa nie idzie dalej, ale może to właśnie był powód, bo Pyrka znajduje tutaj świetnego hooka i Mibak pogoni D'Antonio. Za ile będzie dostępny town? To jest na pewno ta kluczowa rzecz. Beczka rozbita, ale to znaczenia mieć nie będzie, bo ofiara trafi na konto Czajka z tą kometą i Pompa wreszcie znajduje dla siebie walkę. Ale mimo wszystko jakoś tam udało im się wrzucić te zasoby Wazira i on jest tutaj kluczową postacią. Ale popatrz, teraz rozpoczyna się walka, jedna z najbardziej kluczowych. Simibak na świetnej flance, ale nikogo nie łapie tym tauntem. To nie ma znaczenia, bo Lamaber zostanie wyeliminowany. Simibak także w odpowiedzi, ale to my mamy leśnika. Czy zrobimy tego smoka? Czajula leci do przodu i został wyłapany ten błysk. Co z tym błyskiem? Dlaczego? Mati, chyba trochę przeszarżowałeś i co my zrobimy z tym smokiem? Dobra wędka, może być wyeliminowana, Attila było bardzo blisko, ale chyba uspokajamy tą walkę powoli. Co zrobi Brunes? Brunes musi kraść, nie ma flasha, musi coś tutaj zrobić Maguire. Odskakuje, nie ma już tego skoku. Defles musi być bohaterem, ale chyba nim nie będzie, to jest dusza. Oj, było blisko, ale Attila to przypieczętował. Ba, zgarnął jeszcze Pyrkę i wydaje mi się, że to jest wszystko, na co stać było Pompę w tym spotkaniu. Ale teraz nie zabraknie obrażeń w tego Barona ze strony Giants Gaming. Oni go rozpoczynają i będzie naprawdę niezła wędka ze strony Erdota, chociaż Pyrka z dobrym zegarkiem. Co zrobią Polacy? Będą, nie będą w stanie wyłapać Erdotę. Blisko ten hook i jeszcze w stronę posłał naszego wspierającego. Jedna eliminacja dla Hiszpanów. Teraz jednak się chyba wycofają. Ze względu na te umiejętności tutaj Pompa trochę pokajtowała, może to jest dla nich szansa, ale zobacz na tę regenerację, ona jest absolutnie chora i teraz Czajek w drobnych tarapatach musi salwować się ucieczką. Simibak weźmie tego towera, ale mam wrażenie, że Giants chce tutaj engage'ować, a Attila w tarapatach. Skakuje Simibak, ale skakuje także Brunes. Simibak pozostawiony w pojedynkę, tych obrażeń po prostu nie starczy. Nie ma obrażeń. Brunes cały czas atakuje, tak samo jak i Czajek, ale ta dusza smoka oceanicznego jest zbyt potężna, zbyt silna. Nasi muszą się wycofywać, Antonio za nimi pogoni, tak samo jak i Erdotę. On był naprawdę dzisiaj celny, jeżeli chodzi o te wszelkie wędki. Defles bez błysku, ale będzie biegł. Jin jest dosyć szybki, chociaż Oriana cały czas przyspiesza swoich towarzyszy. I muszą się wycofać zawodnicy Pompa. Ale Giants jest w nieidealnej pozycji, zgrupowane. Rywale mają troszkę więcej wizji. Brunes cały czas na flance. Wiedzą, że on tu jest, dobry hook. Dobra wędka od Pyrki. Próbują wyeliminować tego Volibera. On niezwykle wytrzymały. Simibak łapie trzy osoby na tauncie. I Attila w sporych tarapatach. Jednak pierwsze zabójstwo trafia do Giants. Kolejne chyba także. Chociaż nie, mamy cały czas czterech przy życiu. Brunes jednak wyeliminowany. I w tym momencie to Giants, oni mogą przejąć tego smoka i będą go atakować. Cały czas porażenie dostępne dla Lamabera, dosłownie 3 sekundy do niego. No nie żyje Brunes, Maguire, to jest wielki problem. Simibak teraz teleportuje, ale przeciwnicy już wyleczeni tym smokiem. To musi być heroiczne zagranie od Czajka. Musi! Berdote znajduje świetnego huka na deflesie. Ten się wycofuje, żołnierze robią swoją robotę, ale za mało obrażeń zadaje mi Dainer Pompy. I oni chyba odpuszczą, oni chyba wiedzą, że już tutaj nie powalczą. Simibak jeszcze próba ucieczki, ale nie będzie w stanie. Przypieczętuje jego losy. Będą nurkować. No Defles musi zaprzestać obrażenia swojego ultimate'a, bo dostał kanonadę na głowę. Kanonada z Leandrym. To robi swoje i tutaj D'Antonio bardzo mocno pokrzyżował Deflesowi szyki zagrania tej kurtyny. I co? To jest pierwszy inhibitor. Zaraz będzie drugi. Dwa wzmocnienia dalej dostępne dla Giantsa. Pyrka po zhukowaniu Volibera musiał uciekać flashem. To mówi dużo o tej grze. Teraz Simibak teleportuje do Brunesa, ale dużo nie znajdzie. Może martwy Lamaber. O, ale ten shockwave!
pokrzyżuje zupełnie możliwości Czajka i jego sojuszników w tej walce. Elder przypieczętowuje kolejne losy, kolejne istnienia i bomba zostanie zniszczona w 32 minuty przez Giants. Dokładnie tak, jeszcze jedna wędka na pocieszenie od Pyrki, ale to... Lama Bear przedmiot. Oj, ale to nie może załagodzić tego bólu, który gdzieś tutaj się u nas pojawia. No niestety, 0-2, tak rozpoczyna Pompa Team.